etui. Twarde, dobrze wykonane etui z uchwytem do przymocowania na przykład do paska albo do rzemienia przy plecaku. A w środku tego etui bardzo poręczny multi-tool. Gumowana rączka ułatwia chwyt. Dodatkowo oczywiście kombinerki. Możemy nimi coś przytrzymać, możemy nimi przeciąć drut i w rączkach mamy kilka fajnych rzeczy. Lecimy po kolei. Nożyczki. W każdym szanującym się multitoolu mogłyby być. I tutaj są. Kolejna rzecz. To oczywiście ten multitool jest nowiuteńki, więc te elementy na razie trudno jest wyjąć, bo wszystko jest dobrze spasowane. I trzeba mieć poza tym paznokcie, a ja, no umówmy się, nie do końca je mam. Otwieracz z funkcją śrubokręta. Śrubokręt krzyżakowy, czy jest w tym multitoolu? No, czary, mary, hokus pokus. Oczywiście, że jest śrubokręt krzyżakowy w tym multitoolu. Zaraz obok śrubokręta płaskiego. Śrubokręt płaski i obok wyskakuje nam już śrubokręt krzyżakowy. To jest dużo rozwiązań. Tu jest dodatkowo jeszcze długa piłka do drewna zębami po to, żeby przeciąć jakąś gałąź, jeżeli mamy taką potrzebę. W tej rączce kryją się takie skarby, takie urządzenia, a zaraz przejdziemy oczywiście do drugiej rączki i pokażę Wam, co jest w drugiej rączce tego multitoola. Bardzo fajny patent na składanie nożyczek. O, i już jest wszystko poskładane. I jedziemy z drugą rączką. Na starcie w drugiej rączce rzecz, którą rzadko można spotkać w takich kombinerko multitoolach. Wbudowana mała latareczka, więc jak potrzebujemy właśnie nawet chociażby tymi kombinerkami poćwiczyć, popracować, coś porobić, to bardzo ładnie nam podświetli obszar pracy. A poza tym jak nawet idziemy przez las, to sobie poświecimy, żeby się nie wylżnąć na jakiś korzeniu czy coś. Więc latarka, bardzo fajny patent. I jedziemy dalej, bo tutaj też jest kilka fajnych rzeczy. Mały śrubokręt płaski. Nożyk z bardzo ostrym ostrzem. Naprawdę jest ostry, co nawet właśnie przed chwilą sprawdziłem. Trochę większy śrubokręt płaski i też piłka, nożyk jeszcze dodatkowy, drugi. I tutaj jeszcze mamy coś, co zaraz Wam zademonstruję. Pilniczek, którym możemy przypiłować jakiś metalowy element, na przykład śrubkę musimy sobie dopasować, bo nam gdzieś tam nie pasuje, nie możemy jej włożyć. Więc tyle rzeczy w tym jednym multitoolu macie, ale mówię, dla mnie sztosem jest po prostu ta latarka. Świetne rozwiązanie. I etui chowamy. I zobaczcie, w tym jednym etui ile mamy urządzeń.